Cześć kochane, w dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać kolekcję baz od La Femme, baz budujących oraz baz fiber, czyli z włóknami nylonowymi. Łącznie jest tych baz 5, są 3 bazy HD budujące oraz 2 bazy fiber, czyli te z włóknami nylonowymi. Jest jedna fiber przezroczysta, jedna budująca również przezroczysta oraz tu Wam pokażę 2 budujące bazy w takich kolorach, takim beżowo-różowym, taki nude i drugi jest taki bardzo jasny róż. Ten drugi róż nadaje się idealnie do takiego delikatnego dziewczęcego baby boomera. Natomiast mamy jedną bazę fiber, tak jak mówiłam wcześniej, przezroczystą, a druga jest w takim mlecznym kolorze, mleczno-białym. Jest prawie identyczna, jeśli chodzi o kolor, jak baza fiber z Semilaka. Standardowo buteleczki wyglądają tak. Pojemność tych baz to jest 8 gramów i kosztuje każda z nich 29,99 na stronie. Link do strony podam Wam tam niżej w opisie. Ja te bazy dostałam już jakiś czas temu, ale stwierdziłam, że przetestuję wszystkie 5, żebym Wam mogła powiedzieć po prostu, czy każda z nich jest taka sama, czym się różnią i co zauważyłam podczas noszenia ich. No to co, pokażę Wam je z bliska, jak wyglądają tutaj na filmiku, ich konsystencje, kolorki z bliska, buteleczki, gęstość, konsystencje. Jeszcze jest fajne to, ale to będę mówiła jeszcze później dokładniej, że w tych bazach fiber widać te włókna nylonowe, dosłownie je widać. W tej przezroczystej w ogóle widać je na pędzelku, oczywiście na paznokciu ich nie widać, ale to też będę mówiła później. Na pędzelku ich widać, są takie jakby miniaturowe włoski, nie wiem czy udało mi się to uchwycić na filmiku z bliska, ale naprawdę je widać. No i co, przechodzimy do tego filmu i na koniec powiem Wam, co myślę o tych bazach, jaka jest moja opinia. Mam też parę zdjęć, jak te bazy wyglądają na paznokciu, więc też Wam je tutaj wrzucę. Bazy głównie te między sobą różnią się konsystencją, w sensie jeśli chodzi o bazę budującą i bazę fiber. Baza fiber jest dużo bardziej gęsta, taka lekko galaretkowata. Obie te bazy są bazami budującymi. Można nimi przedłużać do 1 cm paznokcie, można też nadbudować płytkę paznokcia, czyli tak jak w przypadku większości tych baz tego typu. Obie te bazy są samopoziomujące, czyli jeżeli macie jakieś górki, dolinki na paznokciach, to one się idealnie układają w linię światła po chwili, od aplikacji, więc to jest też bardzo duży plus, bo nie trzeba się wysilać, żeby ładnie tą linię światła zaznaczyć, odwrócić paznokieć, nie trzeba się w takie rzeczy bawić. Jeszcze co chciałam sprawdzić, ponieważ miałam problem z bazą fiber od Semilaka, taki problem, że ona się ściągała do środka, od skórek i od końca paznokcia się ściągała i no, trzeba było robić właściwie po jednym paznokciu. Bardzo ciężko było przedłużyć paznokieć, bo zbierała się tak jakby w kubkę. Ponieważ zbierała się jakby tak w kubkę na środek i taka górka była na środku, a no nie wyglądało to najlepiej. Więc jedyna opcja to było robienie po jednym paznokciu tutaj, natomiast możecie robić wszystkie paznokcie naraz, w sensie 5, później druga ręka. I tutaj nie musicie się martwić o to, że Wam się ten produkt ściągnie. Co jeszcze? To jest fajne, że jeżeli będziecie ostrożnie aplikować tą bazę i nie dotkniecie skórek, to one pozostaną niezalane, nie zaleją Wam się, produkt nie spływa po paznokciu na wały boczne, więc to jest też bardzo duży plus. Więc tak, baza Builder, czyli ta budująca, to jest ona w 3 kolorach, tak jak mówiłam, G001, G002 i G003, no w 3 kolorach, jeden jest przezroczysty po prostu. Czyli mamy 2 kolory i bazę przezroczystą i one mają, nie mają tych włókien nylonowych jakby. I one nie mają tych włókien nylonowych, co sprawdza, że troszkę są jakby bardziej elastyczne, nie zastygają tak na mur beton. Więc to wszystko zależy, jaką wybierzecie bazę, od tego, jaki efekt chcecie uzyskać i od tego, jakie macie paznokcie.
Tak jak mówię, te bazy budujące, po prostu zwykłe budujące HD są elastyczne. Tak jak mówiłam wcześniej, można przedłużać do 1 cm, nadbudować paznokieć. One fajnie wchodzą w te zagłębienia paznokcia i tworzą tą linię światła. Natomiast baza Fiber ma podobne właściwości jak baza Fiber z Semilaka, tyle że, tak jak mówiłam, ma tą dwie zalety ma. Jest tańsza i jest nie ściąga się do środka, tak jak mówiłam. I tak, ona jest dedykowana do płytki, która jest osłabiona, która potrzebuje dodatkowego wzmocnienia, ponieważ ta baza działa jakby taki plaster, że jeżeli macie na przykład, dajmy na to, przepiłowaną płytkę i jest ona bardzo tkliwa, to fajnie jest sobie nałożyć tą bazę po prostu, żeby ta płytka odrosła, żeby się nie uszkadzała. Jeżeli macie jakieś urazy, na przykład uderzyłyście się i ten paznokieć jest taki delikatny w tym miejscu, to też jak najbardziej, oczywiście jeżeli nic tam się nie dzieje, nie ma żadnego stanu zapalnego, już nie mówię o zielonych bakteriach, bo absolutnie wtedy nic nie robimy z paznokciami. Primer kwasowy, olejek z drzewa herbacianego i lekarz. Ale w razie, jeżeli mamy taką nierówną płytkę, tkliwą, wrażliwą, osłabioną, lekko przepiłowaną, to jak najbardziej możecie ją właśnie wzmocnić dzięki tej bazie. Ona dzięki tym włóknom nylonowym właśnie tworzy taką stabilniejszą strukturę na paznokciu. Nie jest taka, wiecie, elastyczna jak ta druga baza. Tworzy taką jakby zbroję dla paznokcia. Coś takiego. Nie wiem już, jakich słów użyć, żeby wam to pokazać. Aha, no i trwałość. Testowałam każdą z tych baz, każdą jedną. I nie miałam problemów z trwałością, w sensie, że na przykład zapowietrzała mi się ta baza, albo że mi gdzieś się ukruszyła, albo że mi w ogóle cały paznokieć odszedł. Nie było takiej sytuacji. Jeżeli dobrze przygotujecie płytkę, to te bazy powinny się trzymać do 21 dni na 100%. Tylko najważniejszy krok to jest przygotowanie płytki, więc o tym nie zapomnijcie. A ta baza w tych kolorach jest tak naturalna na paznokciach. Jeżeli macie mało czasu na paznokcie, albo chcecie coś takiego delikatnego, nie kolor, tylko takie coś naturalnego na paznokciach, ażeby one wyglądały zdrowo, świeżo, to jest idealna opcja. Obojętnie jakie ogryski byście nie miały, jak macie długie i piękne paznokcie, no to w ogóle baza wygląda jeszcze lepiej, ale nawet na takich krótkich ogryskach, tutaj wstawię wam zdjęcie, bo ja sobie zaaplikowałam te kolory na paznokciach takich mini krótkich, całkiem na maksa, i te paznokcie wyglądają po prostu zdrowo. Plus mają to zabezpieczenie, tą warstwę ochronną w postaci właśnie zbroi na paznokcie. I tak, jeszcze czego wam nie powiedziałam, że tutaj baza Fiber to jest jedna warstwa, natomiast te bazy budujące to są dwie warstwy. Te bazy dają taki mega naturalny efekt, jeżeli chodzi o jedną warstwę. Tej prawie w ogóle nie widać na paznokciach, tylko nadaje taki piękny połysk. Ta natomiast tak jakby odświeża, rozjaśnia płytkę. Przy jednej warstwie, przy dwóch właśnie tworzy taką mleczną warstwę. Są przepiękne. No i co? To wszystko chyba, co mam do powiedzenia na temat tych baz. Porzucam wam tutaj foteczki właśnie z... chyba mam kilka stylizacji. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Mam nadzieję, że was zachęciłam. Jeżeli nie macie takich baz typu cover albo 5 w jednym, 3 w jednym, obojętne, co tam teraz wyszło na tym rynku, pełno tego jest, to zachęcam do tych, bo tak jak mówiłam, są tanie, fajne, długo się trzymają, nie ma problemu z odpryskiwaniem, zapowietrzaniem, więc jest mega sztos, pięknie wyglądają. No i co? Zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!